Mamy rocznicę Assassin's Creed Valhalla, a co za tym idzie, jak w przypadku Assassin's Creed Odyssey otrzymaliśmy możliwość odblokowania nowego małta, którym jest jednorożec. I w tym właśnie krótkim wideo pokażę Wam, jak go odblokować, bo wydaje mi się, że nie dla wszystkich opis przy wyzwaniu może być jasny i zrozumiały, a to ze względu, że nie ma tam określonego, jak dokładnie mamy eliminować przeciwników, poza tym, że ma odbyć się to szarżując na przeciwnika. Ale jeszcze zanim przejdziemy do rozwiązania, zaznaczę, że czas na jego odblokowanie jest ograniczony do 18 listopada tego roku. Tak więc trzeba się spieszyć, gdyż zostały tylko 4 dni. Dobra. Tak więc odpalając grę wchodzimy sobie na Ubisoft Connect, skrótem Shift plus F2 gdyby ktoś nie wiedział i wchodzimy w zakładkę wyzwania. Tam też widnieją dwa aktualnie ekskluzywne wyzwania związane z rocznicą Valhalla, jedno z jednorożcem, a drugie z unikatowym tatuażem loga Assassin's Creed. Nie trzeba tutaj niczego aktywować, raczej pokazuję Wam to w celu szybkiego podglądu, by sprawdzać, czy zliczają Wam się eliminacje. Samych zabójstw musimy wykonać 5, czyli wydaje się, że nie za wiele, aczkolwiek muszą być one wykonane z grzbietu konia, dobijając kopniakiem przeciwnika. Żeby to wykonać w prosty sposób, najlepiej będzie jak najpierw zbijecie pasek życia przeciwnika do minimum, czy to łukiem, czy inną bronią, w, po prostu w klasycznej walce, by potem siedzieć na konia, podjechać i zadać ostatni wykańczający cios, w taki sposób jak widzicie właśnie na filmie. Tak mniej więcej się to prezentuje, po zakończonym wyzwaniu wchodzimy do launchera Ubisoft Connect i klikamy odbierz. Po chwili powinniście dostać powiadomienie w grze, że do waszego ekwipunku dołączył nowy mount. No i teraz pozostaje tylko udanie się do stajni i wybranie jednorosca. Jeżeli film ci pomógł, będę wdzięczny za like oraz subskrypcję, a tymczasem zapraszam do zapoznania się z innymi moimi filmami na kanale. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć, cześć.